China Home Life 2018. Ze mną pan premier Janusz Piechociński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie premierze, jak pan ocenia te targi? No po pierwsze to są kolejne targi, kolejne tutaj w centrum w Nadarzynie, kapitalnie położonego w kontekście lotniska, ale także przecież dokładnie w linii prostej, poniżej 5 km jest największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum chińskie, przy okazji azjatyckie, bo jest także kapitał wietnamski, kapitał turecki, mówimy o GD Poland. I to dobrze, że ci, którzy przyjechali tutaj i reprezentują kilka prowincji chińskich, także wczoraj mieli spotkania robocze. Dlaczego? Dlatego, że zmienia się charakter targów, to widzimy, zaskakująco mniej po stronie polskich kupców, trochę gapiów, trochę Europy Środkowo-Wschodniej, ale dzisiaj targi są inne niż jeszcze 5 lat temu. Jedzie się na targi przy wsparciu dużych państwowych pieniędzy, nie tylko w wykonaniu chińskim, ale polskim, przecież to też jest widoczne, nowe rynki. No i próbuje się poprzez bardzo ciekawe formuły kredytu kupieckiego, odroczone płatności, zainteresować swoim, często powszechnym produktem. To, co musi zastanawiać, to jest to, że nie spełniają się te nasze wspólne życzenia o tym, że po tym piku w relacjach politycznych, po Go China, nastąpi intensyfikacja aktywności naszej przedsiębiorczości na tym kierunku. Pozornie można powiedzieć statystycznie nie jest źle, na co zwrócił uwagę pan ambasador Chin. Od 3 miesięcy w Polsce właściwie na każdym spotkaniu ma bardzo dobre, przyjazne, profesjonalne spojrzenie pokazujące nowe możliwości, no ale zwróćmy uwagę, że ponad 30% w dalszym ciągu polskiego eksportu do Chin to jest miedź surowa albo lekko przerobiona, że tak na dobrą sprawę to więcej my tych kabli i urządzeń z miedzi importujemy niż sprzedajemy poprzez KGHM, a po drugie, że bardzo dynamicznie rośnie import, bo ten import jest pochodną także zaangażowania kapitału chińskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. I uwaga, nie tylko tego od prostej sprzedaży, ale tego choćby jak Huawei, to jest 40% na polskim rynku smartfonów. Wielki sukces tej firmy, która to weszła i wynajęła nie tylko dla reklamy naszą gwiazdę piłkarską. A widać wyraźnie, że po tych wzroście wywołanej wizytą Andrzeja Dudy i prezydenta Xi, to był czerwiec 2016 roku, wzroście zainteresowania strategicznymi partnerstwami i tak dalej. Teraz niestety na poziomie przedsiębiorczości nie widać tego następnego ruchu. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że są pewne fazy, przynajmniej po polskiej stronie, dojrzewania biznesu. Pierw to była na początku lat 90. import, przede wszystkim z zachodniej Europy. Później krzepliśmy, zaczął się eksport w pierwszej kolejności do sąsiadów, choćby nasze sadownictwo, ogrodnictwo, to bardzo szybko okazało się, że jest rynek rosyjski, więc proszę się nie dziwić, że jeszcze w polskich chłodniach została, mówimy na początku czerwca, 170 tysięcy jabłek, głównie Idareta, który produkowano pod potrzeby i smaki rynku rosyjskiego. Okazało się, że tych innych odmian mamy za mało po nieudanym produkcyjnie w zeszłym roku, ale w tym roku może być 5 milionów ton, no i gdzieś to trzeba sprzedać. W tym roku będzie co drugi kurczak wyprodukowany w Polsce, jesteśmy niekwestionowanym numer jeden w Europie, bo przypomnę, że w zeszłym roku to było 3,1 miliona ton kurczaka, podczas gdy następne Niemcy i Włosi po około 1,5 miliona, więc brawo Polacy, ale jednocześnie wielki sukces. W chwili, kiedy nastąpi dekoniunktura albo złe relacje kursu dolara do złotego, funta do złotego, albo przyjdzie kryzys w relacjach na przykład z krajami arabskimi czy Iranem, nagle okazuje się, że trzeba co drugiego kurczaka w tym roku wyeksportowanego w Polsce sprzedać. W zeszłym roku pięknie pociągnęły, uciekły wręcz z naszego rynku nasze jajka codzienne, no bo był ten ze słynną chorobą, było w samej Belgii i Holandii wycięte 40 milionów sztuk niosek. Włochom brakowało miesięcznie 100 milionów jajek, tak? No i wtedy nasze jajka o 20 groszy drożej sprzedały się w eksporcie. No ale rozbudowaliśmy tą bazę i teraz okazuje się, że to spada. Jednocześnie obok wyrasta potentat światowy, to jest Ukraina, która mówi, że w tym roku sprzeda do Unii Europejskiej, a w pierwszej kolejności po drodze jest rynek polski, 2 miliardy sztuk, tylko jedna firma. Więc pokazałem jakby, jak świat się zmienia, jak często źródła dotychczasowego sukcesu muszą być wsparte następnymi bardzo konkretnymi działaniami, jak trzeba się przygotowywać i dlatego cieszę się, że targi są także kapitalną okazją do rozmowy o tym, jak handlować, jak ubezpieczać, jak budować wzajemny szacunek, jak zaufanie,
jak w procesie właściwym i słusznym uszczelniania cła, uszczelniania podatku, płacenia VAT-u, podatku od wynajmowanych powierzchni magazynowej, no nie spowodować wirusa odwrotnego, że uciekną i będą się cylili w Budapeszcie czy w Pradze, a już nie tylko w Hamburgu, a nam, Polakom, przejdzie 25% cła, nie pójdzie do, nie tylko w proporcjach 3/4 do 1/4 do polskiego budżetu. I dlatego też ważne jest, żeby to ciągle rozumieć i nad tym pracować. No i także, co jest istotne, nie tylko chińska gospodarka pokazuje bardzo wyraźnie, że nasz świat się konsoliduje, że następują przejęcia. My mamy mało narodowych czempionów, takie, które potrafią pociągnąć za sobą małe i średnie firmy, a dla tych małych i średnich firm koszt wyeksportowania czegokolwiek do Chin, Japonii, Wietnamu jest wielkim ryzykiem. W związku z tym znowu wracamy do Banku Gospodarstwa Krajowego, znowu wracamy do KUKE, znowu wracamy do tego, że niepotrzebnie moim zdaniem zniszczono poprzednią strukturę wsparcia eksportu w postaci WPHI, zanim zbudowało się bardziej rynkową formułę spółek, które dzisiaj firmuje PAIH, że niepotrzebnie zrezygnowano z wielu poza partyjnymi kluczami i decyzjami wspaniałych ludzi od promocji i sprzedaży. Tutaj gościem tych targów jest choćby pan Pieczątka, legenda wiedzy, kompetencji i szacunku do niego samego tam w Chinach, że odebrano przedstawicielom handlowym Polski status dyplomaty. Jak więc w Indonezji, w Tajlandii, w Wietnamie, w krajach arabskich rozmawiać o handlu polską bronią, jak nie ma się statusu dyplomaty? No przecież konkurencja, komu trzeba da sygnał i na dobry początek kogoś się tam zatrzyma i powie, że próbował kogoś korupować i tak dalej. A tak, no to po 24 godzinach musiał być wydalony, a w kraju wyjaśniliśmy, że była to zwykła prowokacja konkurencji. Podałem tylko takich kilka przykładów, pokazując, jak życie się jest złożone. Świat w roku 2018 wydaje się, że kończy ten okres bardzo niezłej koniunktury po ostatnim kryzysowym przesileniu, no bo w zeszłym roku w skali całego świata PKB wzrósł ponad 4%, dawno nie było tak solidnego wyniku. Niemcy rekordowy wynik, nasz główny partner przecież w handlu, z którym jeszcze mamy nadwyżkę handlową, ale uwaga, pierwszy kwartał tego roku to jest spadek tempa sprzedaży polskich wyrobów do Niemiec. To jest strefa euro, świetnie poszła, 2,5%. No a tu już widać, że nie tylko w wymiarze wojen handlowych o stal, o aluminium, iskrzy, że pojawia się nowy mechanizm protekcjonizmu, że każdy zakłada, że ty powinieneś kupić moje, ale ja nie wpuszczę na nasz rynek, bo mam tu też swoje firmy, mam swoje interesy, mam swoje systemy podatkowe, więc w tym wszystkim na nowo trzeba się odnajdować. Pamiętajmy o tym, że ostatnie kilkanaście miesięcy to jest istotny wzrost kosztów, cen energii, opłat różnego rodzaju poukrywanych, przede wszystkim płac. No i teraz w drugiej połowie 2018 roku i w 2019 roku, w dużo gorszych warunkach zewnętrznych, co już czujemy i przedsiębiorcy to czują, przyjdzie konkurować na trzecich rynkach towarem o zdecydowanie wyższej cenie. Dlatego musi być cena polskiego produktu o jakości minimum europejskiej polska, a nie może być europejska. No a teraz skonfrontujmy to z dramatycznie rysującą się niekorzystną sytuacją, jeśli chodzi o ceny energii dla polskiej przedsiębiorczości, tak? W tej chwili ze 170 średnio za 1 mega w ostatnich 3 latach mamy już 190-200, a zamówienia na trzeci na giełdzie energii, towarowej giełdzie energii, zamówienia na trzeci kwartał mówią między 270 a 300 zł za 1 mega. W efekcie będziemy mieli najdroższą energię. Staliśmy się olbrzymim importerem netto po tej głupich rozwiązaniach, choćby ścigających OZE wiatrowe. Dramatycznie wzrosła cena węgla i import węgla. No i to się wszystko nakłada na to, że trzeba jeszcze więcej, jeszcze lepiej, w lepszy sposób zorganizowania i tak dalej. I temu powinna służyć także polityka i administracja. Widzimy, że świat polityki, administracji, codzienna debata publiczna gdzieś zagubiła się wokół tych codziennych konfliktów, często tematów zastępczych, często incydentalnych wydarzeniach ze świata etyki, moralności, zachowań niektórych parlamentarzystów czy polityków, a gdzieś obok tego tkwią narastające problemy systemowe w polskiej gospodarce. Dlatego też mówię, ja mam coraz więcej dystansu do takiej debaty publicznej, jaką mamy, bardzo niekompetentnej, bardzo chaotycznej, bardzo personalnej.
dystansuje się od takich spraw, a koncentruje się właśnie na tym, żeby polskim przedsiębiorcom dawać dobre kontakty, dobre znajomości, żeby umieć ich wysyłać w misje gospodarcze, żeby nawiązywać kontakty, żeby tworzyć wartość dodaną, bo z łatwością można ogłosić całą Polskę strefą inwestycyjną, ale wyślijmy siebie samego, że chcemy coś wybudować do naszego urzędu gminy, albo kawałka przedsiębiorstwa, czy czegoś jeszcze, i sprawdźmy, jak to jest w praktyce. Okazuje się, że w praktyce między powszechną strefą inwestycyjnej szczęśliwości a realiami jest tak, jak jest, i nad tym trzeba bardzo solidnie popracować. Panie premierze, wracając do targów, według pana jakość towaru, który tutaj jest prezentowany, jak to jest z tą jakością w tej chwili? No pamiętajmy o tym, że tak, jest różny kupiec. W związku z tym, jeżeli znajduje się kupiec, to znaczy, że ten towar w tej cenie, w tej jakości jest aprobowalny, tak? Więc obok tego, co przez lata kierunki wschodnie nas nauczyli, to bardzo często tu są firmy chińskie, ale one szyją na przykład w Bangladeszu, w Kambodży czy w Wietnamie, gdzie płace są jeszcze niższe, bo dzisiaj statystyczny pracownik w przemyśle chińskim zarabia już $600 miesięcznie. Także to są inne produkty i towary, więc w tym w zakresie obuwie, odzież jesteśmy przyzwyczajeni, to są te hipopotamki na różnych ciuszkach dziecięcych, to są te materiały i tak dalej. Ale to, co akurat w tym roku rzutuje, to mamy dużo powtórki z tego powszechnego towaru, do którego już się przyzwyczailiśmy, a stosunkowo mało, chociaż charakter tych targów jest właśnie wyraźny, to są targi wyposażenia domowego, konsumpcji takie, tak? Chociaż ja bardziej liczyłem na to, że pojawi się więcej zindywidualizowanego towaru takiego nowej generacji. Otóż chciałbym więcej nie tylko klasycznych łóżek do masażu, ale nowych. Chciałbym też takiego powszechnego zaplecza związanego, bo też polskie firmy szukają tutaj partnerów. Polskie startupy chciały poznać by też możliwości współfinansowania niektórych projektów, a więc telemedycyna choćby. To oczywiście cały sektor pojęty IT, monitoringi, sterowania. No i to jest jeszcze nowej generacji wyposażenie otoczenia człowieka, bo idziemy w stronę inteligentnego domu, inteligentnego biura, inteligentnego miasta. Ja myślę, że przedsiębiorcy chińscy też to czują, dlatego my powinniśmy przygotować naszą narodową specjalną specyfikę na targi największe w historii importowe, które zapowiedział prezydent Xi na listopad w Szanghaju, i tam powinna być bardzo solidna reprezentacja, nie tylko tych, których stać przy współfinansowaniu z budżetu na wyjazd na te 10 dni, ale także tych, których stać na to, żeby pokazać tam najnowszej generacji projekty, sprawy, pomysły. Dlatego, że nie ma jednego jedwabnego szlaku i nie jesteśmy skazani, że towary między Europą a Chinami będą przechodziły poprzez polskie firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne. O to trzeba zadbać i cieszyć się trzeba z tego, że w pierwszym kwartale choćby Port Gdańsk ma 44% wzrost przerobu. No ale jeśli to jest tylko przerób ropy czy węgla, no to już popatrzmy na to inaczej. Więc trochę mi zabrakło tej najwyższej techniki i technologii. Być może na którychś targach branżowych to się pojawi. Zwracam uwagę, że nie jesteśmy myślami tylko tu. Trwają równolegle targi Nimbo Miasta 16+, trzeci port świata. Są tam przedstawiciele oczywiście Izby Polska-Azja z kierownictwem GD, w którym, i z tego trzeba się cieszyć, już wkrótce ruszy budowa hali tylko eksportowej, a więc polskie firmy będą mogły wystawić tu pod Warszawą produkty, tak aby chiński potencjalny nabywca nie jeździł po całym kraju, tylko miał te towary, a diaspora chińska i wietnamska w Warszawie i okolicach licząca około 40 tysięcy ludzi mogła na bieżąco obserwować to, co jest najnowszego w polskiej produkcji mleczarskiej, mięsnej, drobiowej, ale także wyposażenia domu, bo staliśmy się potęgą meblową i Chińczycy to zauważyli.